Na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji było 98 stanowisk, w tym 27, które miały oferty pracy różne. W tej chwili najwięcej ofert mamy dla pracowników linii produkcyjnych, a więc tutaj, prawda, rozwijający się przemysł szklarski i jak gdyby tutaj motoryzacyjny, prawda, nas tutaj jakby w tym kierunku sprowadza, ale również oferty pracy w handlu, na sprzedawców, poza tym w usługach wszelkiego rodzaju. No i nieustająco brak pielęgniarek, tutaj też mamy oferty, są oferty pracy. Tarnobrzeg już dawno przestał być dla bezrobotnych jedynym wyjściem. Coraz częściej mieszkańcy szukają pracy w Stalowej Woli, Sandomierzu czy za granicą. Na tarnobrzeskich targach szukali pracowników przedstawiciele firmy chińskiego inwestora Liu Gong Dresta. Jesteśmy firmą zlokalizowaną w strefie ekonomicznej w Stalowej Woli, natomiast z racji tego, że jest to nasz drugi raz na targach tarnobrzeskich, mamy na ten kwartał przewidziane nowe stanowiska pracy, począwszy od stanowisk niższego szczebla typu elektromonter, hartownik, piaskowacz, frezer, tokarz, po stanowiska już z wykształceniem wyższym technicznym, kontroler jakości, handlowy, tutaj z różnego rodzaju umiejętnościami językowymi, i angielski, i rosyjski. Wyzwanie dla nas jest język arabski. Również mamy konstruktorów, projektantów i technologów. Dużo pytań, które dostajemy od osób tutaj, które przychodzą i poszukują pracy. Czy mamy oferty dla kobiet? Tak, mamy również oferty dla kobiet. Aczkolwiek mówię, na ten kwartał one nie są przewidziane, natomiast w perspektywie jak najbardziej. I dlatego też takie aplikacje na stanowiska administracyjno-biurowe zbieramy. O perspektywie zatrudnienia mówiło na targach wielu przedsiębiorców. Niektórzy nie mieli oferty dziś, ale deklarowali, że praca u nich będzie. Na wagę złota były te przedsiębiorstwa, które ogłosiły już konkretne plany na najbliższy rok. Przyjechaliśmy z ofertami pracy, szczególnie dla operatorów linii produkcyjnych. W związku z rozrostem firmy, uruchamianiem kolejnych dwóch wydziałów, poszukujemy operatorów linii produkcyjnej. Oferujemy 80 miejsc pracy, natomiast chciałabym zaznaczyć, że to nie jest 80 miejsc pracy na chwilę obecną, tylko w perspektywie tego roku. Przyjechałyśmy również z ofertami dla stanowisk specjalistycznych, jeżeli chodzi o Europejskie Centrum Usług Wspólnych. Poszukujemy specjalistów do działu księgowości, zakupów oraz AIS, a także analityków systemów informatycznych. Jakie wymagania macie Państwo? Jeżeli chodzi o stanowiska specjalistyczne, główne i priorytetem są dla nas znajomość języków obcych. Jeżeli chodzi o Europejskie Centrum Usług Wspólnych, języki, w jakich pracujemy, to jest język włoski, język hiszpański, język niemiecki, język francuski, no i angielski oczywiście również, więc to jest podstawa. O operatorów linii wiadomo, fajnie, jeżeli osoby mają doświadczenie w pracy na produkcji, natomiast no, motywacja do pracy i chęć rozwoju osobistego to chyba kluczowe. Na targach były też firmy, które nie planują w najbliższym czasie żadnych większych projektów, ale odczuwają braki choćby w kadrze zarządzającej i świetnie wykształconej. Przedstawiamy tutaj oferty z grupy Polpharma, jest to oddział produkcyjny w Nowej Dębie, specjalizujący się w produkcji suchych form tabletek. Aktualnie mamy wakaty na 4 stanowiska, to jest 3 stanowiska kierownicze, kierownik kontroli jakości, zapewnienia jakości i koordynator zespołu magazynu oraz jedno stanowisko wykonawcze, jest to operator na oddziale produkcji. Wymagania, no to zależy już od konkretnego stanowiska. Jeżeli chodzi o operatora, to nie mamy jakichś wygórowanych wymagań. Minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe, odpowiedzialność, sumienność. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe, to już jest wymaganie wyższe, kierunkowe, plus doświadczenie i język angielski, znajomość języka angielskiego. O pracę w Tarnobrzegu było i jest trudno. Stopa bezrobocia w naszym mieście wynosi 15,9. To dużo. Na samych targach można było liczyć na 750 ofert pracy. Ofert pracy jest zawsze mało, prawda? Natomiast cieszy nas, że jest ich aż tyle, dlatego że każda osoba, która zechce zainteresować się, prawda, jakąkolwiek ofertą, myślę, że coś dla siebie może tutaj znaleźć. Może jeżeli nie będzie to bezpośrednio oferta do niej skierowana, to może dowie się, jakie powinna uzupełnić swoje umiejętności, bądź z jaką wiedzę jeszcze zdobyć, żeby ewentualnie u pracodawcy danego później pracę znaleźć, niekoniecznie dzisiaj.
Ci, którzy nie chcą się dalej kształcić lub zmieniać branży, wyruszają za granicę. Do tych osób skierowana była oferta biura Akcja Job, agencji, której najbliższy oddział jest w Rzeszowie. To dla tych, którzy nie boją się ciężkiej pracy i chcą zarobić szybko i dużo. Jest bardzo duże zapotrzebowanie i tutaj akurat może posłużę się ulotką. Jeżeli chodzi o pracę w Polsce, jest to głównie praca tymczasowa, rekrutacja na miejsce stałe, jak i doradztwo personalne. Natomiast jeżeli chodzi o pracę za granicą, jest to budownictwo, przemysł oraz prace sezonowe. Chciałabym uspokoić wszystkich, którzy z nami współpracują, którzy aplikują do nas. Jest to 100% jak najbardziej legalne. Właśnie jesteśmy kojarzeni jako agencje pracy z czymś bardzo nielegalnym, z wyzyskiem pracowników. Natomiast tutaj chciałabym zapewnić, że bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby to była praca legalna. Złą sytuację mogłaby naprawić dobra edukacja. Pracodawcy przekonują, na gwałt potrzeba nam fachowców. To związane jest z projektami inwestorów zagranicznych. Czasem jest praca, ale brakuje na nią chętnych. Szukamy różnych źródeł dostępu do takich kandydatów. W naszej firmie obowiązuje też taki program rekomendacji i poleceń. I jakby nasi pracownicy, którzy też są wykwalifikowani w takich obszarach, polecają. Natomiast jak widać z racji obecności naszej na dzisiejszych targach, poszukujemy również na zewnątrz. Nasza firma jakby jest nastawiona na przyjmowanie młodych ludzi, których jest w stanie wyuczyć. Ja sama pracuję w Stalowej Woli, jestem z Tarnobrzega i zachęcam też każdą z osób, która poszukuje pracy, żeby weszła na, jakby wysłała swoje aplikacje na adres hr@liugong.pl.com bądź skontaktowała się z nami. Służymy pomocą i mówimy, w jaki sposób do nas dotrzeć. Czasem świat pracy i pracowników to dwa różne światy. Tak jest wtedy, gdy z danym wykształceniem pracy po prostu nie ma. Ważne jest, by z oczekiwaniami pracodawców się nie minąć. To akurat dotyczy głównie młodzieży i tej części targów związanych z ofertą edukacji. Bezpiecznie jest dobrze zaplanować swoją przyszłość, na przykład zastanowić się nad wyborem szkoły. Warto wybrać taką, która przybliży do zatrudnienia. Lotnictwo w dzisiejszym świecie się rozwija i także i w Polsce. Także możliwości zatrudnienia w tym segmencie gospodarki stają się coraz większe i tu widzimy właśnie tą niszę, którą my możemy wchodzić i nasi studenci myślę, że będą po studiach zadowoleni, ponieważ praca może nie od razu będzie czekać na nich, ale będą konkurencyjni w stosunku do innych studentów i będą mogli znaleźć zatrudnienie, co wiadomo jest bardzo ważne w życiu. Mundur lotnika, strażaka czy policjanta zawsze przyciąga na targach pracy. Tym razem nie było inaczej. Często tylko ten zawód wydaje się być jedynym pewnym na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy.